Siemano, z tej strony Kebus, lecimy dalej widzowie z kontentem. Jest, jak widzicie, odcinek z kamerką. Także witam wszystkich bardzo serdecznie, to ja Kebus. I co? Generalnie lecimy sobie. Powiem tak, jest specjalnie odcinek z kamerką, bo to jest dosyć mocny odcinek. Także lecimy. Oczywiście dziękuję sponsorom, czyli Skins Monkey i CSGO Skins. Dwie super strony. Linki macie w opisie, warto sobie zajrzeć. I co? Wymienić się, otworzyć skrzynki, a my... No widzowie, zobaczycie dzisiaj moje inwestycje odnośnie Antwerpu. Ale także nie dość, że otworzę ten magazyn, to będziemy robić jeszcze coś ciekawego. Zresztą pewnie już widzicie po tytule. To nie clickbait, otwórzmy sobie ten magazyn. No i tak, tutaj są moje wszystkie inwestycje związane z Antwerpem. Jest GXX, jest Drop, jest Furia. Jest tego naprawdę masa. Najwięcej było kapsułek, Challengersów, trochę było Contendersów. Wszystkie dokładne statystyki oraz Team Folio jest dla wspierających. No a dla was pokażę już ten magazyn. Wspierający widzieli o nim dużo, dużo wcześniej. Także tak on się prezentuje generalnie. Okej, niech sobie stoi. A dzisiaj zadecydujemy, co dokładnie z nim zrobimy. Także wyszliśmy z gry i znajdujemy się na kole fortuny. Co mamy na kole fortuny? Short term, czyli wiadomo, short term po prostu inwestuje jako short term. Midterm, wiadomo, long term, długoterminówka, proste. Instant sell, i tutaj chodzi generalnie głównie o Steama, czyli że po prostu sprzedaję przedmioty na Steamie. Otwieram, czyli otwieram wszystkie kapsuły. I sprzedaję za realny hajs, czy na jakiejś grupce, czy czymś takim. Także zobaczymy, co się wylosuje. Jestem obsrany. No jestem. Klikam. Co leci? Co leci? Proszę. Short term, czyli w sumie takie założenie, jakie było. Short term, no to w sumie okej, okay, w sumie okej. Okay. Także short term, ale przy okazji zobaczyliście magazyn. Także ciekawie, no i co? Będzie short term i będzie zdawana z tego relacja. Ale żeby końcówka nie była taka nudna, no to otwórzmy sobie tą kapsułkę. Kliknijmy otwórz pojemnik i co? Bieramy. Leci, ale przeleciało. Znacie moje szczęście ze streamów, także... Okej, okay, chociaż jest glitter, oj tam czerwona gdzieś była. To chociaż jest glitter. Znacie mojego farta na streamach. A propos live'a, będzie dzisiaj live na 2 subów, także warto być. I co? Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.